Jakie to uczucie powrócić do świata żywych? Bez obaw. Jestem lekarzem. Koronerem. Byłym. Mów mi, Deadman. Zmarli są mi bliscy. Choć nie tak jak tobie. Sam osobiście nigdy jeszcze nie umarłem. Raczej bym tego nie ruszał. Nie znam się, ale wiem, że to dla twojego bezpieczeństwa. Spójrz. Jestem tu więźniem? Te kajdanki nie więżą nas, tylko łączą ze wszystkimi wokół. Nas? A, nas. Nas, Bridgesów. Jedyną nadzieję ludzkości na przyszłość. Albo, mówiąc dokładniej, na przetrwanie. Ta, gdzie jestem? Która godzina? Popatrz. Przyciśnij kajdanki do skóry. O tak. Spokojnie. Twoje ciało nawiązało wyjątkowo dobre połączenie. Patrz, patrz. Kajdanki będą cię monitorować przez całą dobę. To znaczy, my będziemy. Pomożemy ci. Zaraz, jak to? Dwa dni? Kiedy spałeś, pobraliśmy od ciebie próbki płynów ustrojowych. Jesteś repatriantem, kimś bardzo wyjątkowym. Co z gośćmi z utylizacji? Węzeł centralny zniknął. Przestał istnieć. Koniec gry i tyle. Został po nim krater. Jedyni ocalali z tej katastrofy to ty, co zrozumiałe, i twój zepsuty łącznik. Nic mu nie jest? Musimy się go pozbyć. Przestał działać. Nie przyda się. Wszyscy zginęli. Nie tylko goście z utylizacji. Mój zespół, siedziba, całe w Redefort. Każda żywa istota w centralnym. Jesteśmy teraz w węźle stołecznym. Tu będzie nasza nowa siedziba. Sudbury to chyba najlepszy wybór. Ale straciliśmy prawie cały zespół wdrożeniowy. Nie zdołali wiele zdziałać w ciągu dwóch dni. Mamy tu niezły bajzel. Na szczęście dyrektora i jego ekipy nie było wtedy w mieście, więc przynajmniej mamy rozkazy. Chciałbym dać ci więcej czasu, ale mam dla ciebie zadanie. Ten ślad został ci po repatriacji? A skąd masz ten drugi? Kobieta w jaskini. Rozumiem. Masz hafefobię. Nic dziwnego, że podróżujesz sam. Nikt cię nie dotyka. Będę się starał bardziej uważać. Dobrze, chodzi o pilną dostawę. Prezydent potrzebuje morfiny. Dostarczysz ją? Jaki prezydent? Nie ma już państwa. Mówisz o burmistrzu centralnego? Nie, nic nie wiesz. Ameryka nie umarła. Prezydent jest w ostatnim stadium raka. W ciężkim stanie, ale wciąż mamy czas. Dlaczego ja? Posłuchaj. Zrób to, a wszystkiego się dowiesz. Sam to zrób. Chętnie, ale mnie tu nie ma. Przepraszam. To tylko chiralogram. A teraz czas na łzy. Reakcja na transmisję chiralną.
Jestem na oddziale izolacyjnym w dużym trójkątnym budynku. Tu masz morfinę. Bridges podejmuje właśnie współpracę z samym Porterem. Daj spokój. Macie tam morfinę. O co tak naprawdę chodzi? Tak naprawdę prezydent USA chce się z tobą widzieć. Nie spełnisz takiego życzenia? Obierzemy to, nie? Co będziemy? Dobry wybór. W takim razie widzimy się na oddziale. No dobra. Zlecenie dla sama Portera Bridgesa. Morfina ma być dostarczona na oddział izolacyjny i natychmiast podana pani prezydent. Co to jest? Sam, jeśli się zgubiłeś, otwórz mapę. Ten oddział izolacyjny rzuca się w oczy. Aby tam dotrzeć, możesz ustawić znaczniki i wytyczyć trasę. Spróbuj, zobaczysz, że to pomoże. Ale przecież co jest? Sam, jeśli chcesz sprawdzić, czy zmierzasz w dobrym kierunku, spójrz na kompas. On zawsze wskaże ci drogę. No, chyba że zmierzasz donikąd. Okej. To zmęczyłeś się już? Nie robię. W centralnym nie tylko mieściła się siedziba Bridges. Był też ośrodkiem ruchu rekonstrukcjonistów. Gdyby prezydent nie potrzebowała specjalnego leczenia, nigdy by go nie opuściła. A gdyby ona została, to my też. Parametry życiowe wciąż się pogarszają. Nie ma szans na wyzdrowienie? Moim zdaniem nie. Nie. Powinniśmy zacząć przygotowania. Sam? To ja, Deadman. Wybacz, taki nawyk.
Musisz wiedzieć, że pani prezydent niedługo umrze. Dziękuję. To uśmierzy jej ból i pozwoli jej porozmawiać z tobą ostatni raz. Jej. Pierwszej kobiecie, która rządziła Stanami Zjednoczonymi. Musisz ją pamiętać. Wychowała cię. Nie jesteś odpowiednio ubrany. Zdejmij to przed spotkaniem. Ha, nie no, co ty? Mam się przebierać dla niej? Dobra. Dobra, dalej no. To prawa ręka prezydent i dyrektor Bridges. Daj Harman. O, byłeś w Bridges 1. No, to nie trzeba was sobie przedstawiać. Ile lat minęło? 10. Spójrz na nas. Dwóch nieśmiertelnych popaprańców. No tak. Dobrze cię widzieć. Prezydent czeka. Twoja matka, Bridget, jest w kiepskim stanie, ale na pewno cię pozna. Pani prezydent, sam tu jest. Damy wam chwilę. Sam, wiedziałam, że wrócisz. Jak się miewasz? Że mnie nienawidzisz. Amelie? Wiesz, że udała się na zachód. Zajęło jej to 3 lata. Próbuje odbudować nasz kraj. Nadal się w to bawicie, co? Do ciebie chciałam tam wysłać, Sam. Mamy mało czasu. Pomóż Amelie, ona cię potrzebuje. Razem możecie nam pomóc odnowić więzi. Możecie nas znów zjednoczyć. Jeśli na nowo nie połączymy sił, całą ludzkość czeka zagłada. Państwo nie jest nam potrzebne. Nie mów tak. W pojedynkę przepadniemy. Nie. Już po Ameryce. Rządzisz jednym wielkim niczym. Sam, posłuchaj. Co ona zrobiła? Co jej jest? Czyli chcesz mi pomóc? Nie, ja...
Kocham cię sam. Będę na ciebie czekać na plaży. Pani prezydent! O nie! Posłuchaj, nikt nie może się dowiedzieć o jej śmierci. Jeśli to wyjdzie, będzie po Bridges. To, co się tu stało, musi zostać w tej sali, rozumiesz? Tak, dyrektorze, ale co zrobimy z ciałem? Bez utylizacji... Tym się nie przejmuj. Przed śmiercią prezydent zawarła z tobą kontrakt. O czym ty gadasz? Jako członek Bridges będziesz nam od teraz pomagał w odbudowie Ameryki. Chcesz mnie zwerbować? Tak jak ona, co? Udało się jej. Spójrz na rękę. Mocna symbolika. Nie sądzisz? Dyrektorze, nowotwór zajął dosłownie całe ciało. Pobranie narządów jest wykluczone, a autopsja nie będzie konieczna. Należy skremować ciało, zanim dojdzie do martwicy. W przeciwnym razie będziemy tu mieli krater. Czego chcecie? Nie mamy teraz żadnych kurierów, a zespół od utylizacji zwłok nie żyje. Ale ciało prezydent trzeba spalić. Droga z węzła stołecznego do spalarni została zniszczona przez rozpróżnię. Można tam dotrzeć tylko pieszo, przez góry. Ale stężenie chiralium jest tam olbrzymie. Przez wynurzonych. To robota dla specjalisty. Z Dooms. Repatrianta. Więc to tak. Dlaczego? Sam musisz się śpieszyć. Bierz się do dzieła, Samie Porterze Bridges. Okej. Okay. Czy mogę sobie to zatrzymać? O, pauza. A nie, co? Nie, ja mogę tylko... Co, ja na plecy wezmę? Posłuchajcie mnie. Prezydent Strand wierzyła w amerykański rekonstrukcjonizm. Robiła co mogła, by na nowo zjednoczyć naród.
Bez niej nie byłoby Bridges. Zasłużyła na pogrzeb z honorami. Ale nie możemy go wyprawić. Jeśli umrze, Ameryka również. Bez niej Bridges się rozpadnie. Słuchaj. Jej kremacja musi pozostać absolutnie ścisłą tajemnicą. No dobra, powiedzmy, że tak będzie. Kto ją zastąpi? To koniec. Już po Ameryce. Sam Ameryka nadal żyje. Podobno umrze wraz z Bridges. My o tym wiemy, ale mamy kogoś, kto może zająć jej miejsce. Niby kogo? To nie sprawa na teraz. Ważne, że dokończymy dzieło twojej matki. Odbudujemy Amerykę zgodnie z jej wolą. Przecież właśnie po to powstało Bridges. Więc postaw ten pierwszy krok i zanieś ciało prezydent do krematorium. Jeśli na nowo nie połączymy sił, ludzkość czeka zagłada. Do ciebie chciałam wysłać. Jest mało czasu. Kocham cię, Sam. Będę czekać na ciebie na plaży. Ze staro na plecach. O nie. Kieruj się na południowy zachód. Pamiętaj, że będziesz szedł przez teren wynurzonych. Zbudowaliśmy spalarnię wysoko w górach, żeby Hiralium nie dostawało się do miasta z dymem. Nie będzie łatwo donieść tam ciało. Będziemy cię monitorować. Gdyby coś się działo, pomożemy ci przez kajdanki. No kochani, ale kontynuację zrobimy już w następnym odcinku. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Cześć, cześć.